Widzicie to? O kurde, kurde. Wyzwoń trochę, weź. Amonia, jedź. Widziałeś to? Ej, co on coś tam wygrywa? Co on robi tutaj? Nieźle, powiem ci, że tego też nie spodziewałam. Idziemy do niego? No pewnie, ale się tutaj gdzieś zatrzymaj. A po co do niego mamy iść? No trzeba się przywitać, że to kurde, tyle czasu się nie widzieliśmy. No to trzeba, kiedy ja go czasu nie widziałem. To mówisz, no nie, no chyba trochę. No nie, ale to przypał, jak zobaczy nas. Gdzieś, no dlaczego przypał? A to chcesz się z nim spotkać, żeby nas nie widział, tak? To jak się no, z nim ja bym bardziej poobserwował go. No to bez sensu, jaki to ma sens, Marek? Ty, a weź odpal jego story, zobaczmy. Szef Rolenta. Jakbyśmy z nim odcinek nagrali, no to spoko by było. Także siema, jestem Marek. Dzisiaj w sumie zobaczymy, co Kubańczyk robi. I sprawdzasz to story jego? No. Ty to rób kółko, tak? I się ustaw daleko od niego, żeby nie zobaczył od razu. Dobrze, że nie mamy czerwonego auta, to nie widać. No. Tak. O! Myślę, że musisz się nią przejechać, Marek. O ja. Ty, a nawet to jest tutaj. Patrz, tą samą lampę ma. To są ci ludzie, którzy tam właśnie stali, no. Dobra. Nagrywają. Zobaczymy, co się tam dzieje. Zapraszam do oglądania. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał. Tutaj macie czerwony przycisk do subskrypcji. Nawet jak nie uda się spotkać z Kubańczykiem, to na pewno nagramy go. Link do mojego kanału w opisie. Dokładnie. Ty, on wyjeżdża. Jedziemy za nim? A on w ogóle wie, jaki mamy samochód? Może? No pewnie ogląda filmy i twojego Instagrama. Ale rejestracji pewnie nie pamięta. Dobra. No raczej się nie kapnie, no bo w sumie no, skąd by miał się domyślić, że my akurat tutaj będziemy, nie? No to fakt. Ale fajny ma ten samochód. Jakbyśmy się z nim pościgali. No ale raczej nie masz szans. Uuu! Słyszysz ten rek? Wiesz, ty nie masz żadnych szans z tym samochodem. Proszę cię. No. Ile on tam ma? Z 50 koni. 700? Patrz, jak go zarzuciło. Nie no, to może mieć 200 koni może. On i na jakiś hotel wjeżdża. Ty, może go no przyłapiemy. Ty, ale ty, może my tu nie wjeżdżajmy tak centralnie za nim. No tak, tam, tu jedź, prawo. No bo ja muszę ocenić sytuację, czy na pewno mogę zagadać. Nie możesz po prostu do niego zagadać? Nie, bo jak go rok czasu nie widziałem, to co, nagle mam powiedzieć, ej, pamiętasz mnie? Dobra, dawaj, podjeżdżaj. Siedzi w telefonie. Trzymasz Karolina kamerę? Idziemy do niego, ale kurde, jak będzie jakaś spina, to od razu uciekamy, nie? Bo ja nie wiem. Jaka fura, ty, stary. No. Siema. O kurwa, co ty tu robisz, Maruś? Siema. A no powiem ci, że ja tutaj akurat w hotelu jestem. A, siema, mordeczki. A co ty tu robisz? Właśnie tak zauważyłem. Wiesz co, my teledysk właśnie kręcimy. Siema, miło was widzieć. My w sobie film nagrywamy. I tutaj akurat też? Nie, no to masakra, zajebiście. No i co tam, Maruś, jak życie w ogóle? Co nam się dzieje u ciebie? O kur... Co jest? Co się stało? Co ty zrobiłeś, co? Mariusz? Czemu rozwalił mi samochód? Co ty zrobiłeś? Co to jest? Czemu to zrobiłeś? Ale wszytał. Czemu to? Chyba sobie jaja robicie. Ale... Co jest? Ale co żeś zrobił? Doklejane, jak doklejane? Na nic ty jest, przecież wyrwał spoiler, to pół miliona kosztuje, co ty? Ledwo co do. Ale jak, czekaj, zostaw, Marek, bo ale to doklejane jest. Ale jak doklejone? Przecież są śruby, no co ty? A debil urwał, no. Ale co to na ale ślinę? Ale żeś urwał, przecież tu się nie wypłacisz, chłopie, do końca życia, żeś mi urwał spoiler. Gdzie to na ślinę było przyklejone? Jak na ślinę, na nity, żeś... Widziałem, że się potknął i wyrwał, no. Co żeś zrobił? Dobra, ale teraz masz lepiej. Jak lepiej? Jak lepiej? Co to jest, Marek? Weź płacić za to. Tu suszysz ubrania na tym? Ale jak suszysz ubrania? Przecież to jest auto za pół miliona, nowy samochód. Nie, dobra. Ale jak, zobacz, Marek, przecież tego się nie zrobi. No co, jak się trzyma? Jak się trzyma? Przecież ja ruszę, od razu odpadnie. Jak się trzyma? Co to jest? Co żeś jeszcze zrobił? Klej, pójdę do sklepu, zaraz się to... Ale jak klej? No, zaraz, Marek, piszemy papier i będziecie się wypłacać siano. No co to jest? No jak? Żeś mi i samochód, no. Ja pierd... A czekaj, to ci pójdzie, jak podpiszemy ci z ubezpieczenia, czy coś? No z ubezpieczenia, ale ja dzisiaj teledysk kręcę, Marek. No ale potrzebujesz... No jak? No bez spoilera, ja będę z takim no autem... No tymczasowo sobie po prostu. Ja bym to specjalnie zrobił, lekko dotknąłem to. Ale jak widziałem, że dotknąłeś i uderzyłeś to, żeś wyrwał. Ja to nie, no, tak masz szans, nie, no dobra, jak się dogaduję, no, Marek. Cieszę się, że teraz odpadła, nie żyje jak jechałeś. No, pół miliona ten samochód kosztuje, przecież to nowe Camaro jest, no chłopie. Naprawa spoilera może być warta? Nie wiem, ile ten spoiler, 10 tysięcy kosztuje, nie wiem, no. To masz się lepszy sobie, nie wiem, chcesz podpisać, czy się dogadujemy? Nie no, to będziemy podpisywać, bo nie ma gotówki, chyba że załatwi. No ty powinien załatwić. No, ale dobrze, ale co ja mam załatwić? Czemu ty masz płacić za niego, Marek? Co to jest? Urwał mi spoiler, nowy samochód. Co ja mam zrobić teraz? Jak ja mam nakręcić klip? Ty mi dasz nowy samochód do teledysku? No, mogę ci dać to. No Marek. To są spoiler teoretyczny. Jaki spoiler? No tutaj zobacz. Ale to taki wysuwany, to co to jest za spoiler, Marek? No ale to byś wysuwany miał, to by ci nie odpadł. Ty już mnie nie denerwuj mnie, bo urwałeś mi. Specjalnie tego nie zrobiłem, no. Może być? Weź porównaj ten spoiler. Porównaj ten spoiler.
Jest różnica mała. No mała jest. Chodź na chwilę zagadać. Nie, weźcie się dogadajcie, bo ja nie wiem, co my teraz robimy. Spieprzamy stąd. Czasu nie widziałem, a ty mu spoiler rozwaliłeś w samochodzie nowym. Kurwany spoiler jakiś. Nie, kurwany spoiler. No a ty widziałeś, że to lekko do... Ale kurde, ja chciałem się z nim dogadać, rok czasu nie widziałem gościa. Nie wiem, chociażbyśmy sobie... Trzeba po prostu problem rozwiązać, no, tak? Mogę mu dać 500, no. No nie, no to musisz wtedy napisać mu na kartce, że to ty mu uszkodziłeś. On załamany to musisz... stoi, tak. Kamery gdzieś tu są? Tak, są. No oczywiście, jesteśmy pod hotelem. Przecież to wszystko jest monitorowane. Ty uważajcie, bo on w tym samym razie. Dobra, chodź, załatwimy kartkę, jakąś podpiszę. Dobra, jak to się pisze? Co byś potrzebował na tym? No pisz, no, dane twoje. Ja, niżej podpisany, tak. Mariusz Słoński, tak? Oświadczam, że w dniu dzisiaj uszkodziłem... Spoiler. I tablica rejestracyjna. Tak, oświadczam, że uszkodziłem. Spoiler, zaraz piszemy rejestrację auta. Nie no, sorry, Kuba, bo... No nie, no, wiesz, no, rok czasu się nie widzieliśmy... No ale kurde, się uważa, no ja rozumiem, że to się zdarza, ale kurczę, żeby się potknąć na samochód i spoiler urwać. Dobra, no, zrobione wszystko? Tak. No to dajesz karteczkę i słuchaj, byłaby opcja, ja bym chciał się po prostu przejechać. Bo takie auto sobie tak? Konkretnie kupiłeś. Ale albo... ty chcesz kierować czy co? Nie, no co schowaj sobie od razu do kieszeni. Czekaj, bo ja to jeszcze muszę przeczytać. To co, wsiadamy, nie? Ale nie, no raczej, to ja też chcę. Ile to jest osobowe? Ty, przecież on się tak nie nazywa, jak on się ale co on nazywa? Wpisał? Jaki Piotrek? Hej! Ej! Mariusz! Mariusz! Co za przekręt? Czemu? No i Marek, dajesz siano teraz za niego. Dajesz siano teraz za niego. A nie mogę... Zobacz, jaki Piotrek Kowalski? Jaki Piotrek? Ja wiem, jak on się nazywa. No Mariusz. Dobra, Marek, bo zaraz inaczej będziemy rozmawiać. Masz pieniądze jakieś? No ale nie czy coś? No to do bankomatu... A ile by cię usatysfakcjonowało? 10 tysięcy, proszę bardzo. 10 teraz 000. Tak, dogadujemy się. Jeszcze wymiana. To jest, proszę bardzo, karbonowy spoiler. Ale no to przecież tylko nakleić wystarczy. Ale jak nakleić? Jak jest urwane z nitów, jak nakleić? Marek, nie denerwuj mnie, bo zaraz wybuchnę. Albo go gonisz, albo wykładasz. No zaraz go znajdę. Ale coś taniej da radę? No co taniej da radę? Przecież ja na tobie nie chcę zarobić, tylko chcę wymienić na nowe. Co taniej pięć da radę? Może? Jakie pięć? No pięć to tysięcy za spoiler. Zobacz, ile to kosztuje. Jakie 5 tysięcy? Albo go gonisz, albo wykładasz siano. Decyzja należy do ciebie, Marek. Masz 5 minut. To dzwoni. Halo, aha. No słuchaj, no ty, co ty w ogóle zrobiłeś, człowieku? No rozwaliłeś. No czemu mu zniszczyłeś ten spoiler? Czemu uciekłeś? Ale i tak jesteś na kamerach! Ale ty nie będziesz musiał za to płacić, to mu ubezpieczenie wypłaci, tylko się podpisz, że to ty. To nie chcę mieć z ubezpieczenia i się ode mnie odczepić. No wracaj tutaj. Nie, gdzie nie wracam. Ale i tak jesteś na kamerach, i tak wyciągnął konsekwencje. Ja pierdzielę. Ja już poszedłem do domu. No, no z nim się nie dowiadam. A ja chciałem się pościgać z nim jeszcze. Co robimy, Marek? Uciekamy? Spokojnie. Gadamy sobie. Czy uciekamy po prostu? Ale to co, no kradniesz człowieka? No jak dogoni, to mu damy. No to nie daleko nie jest. Nie, ale... nie, powiem mu jak dogonisz, to dostajesz. Myślę, że cię nie dogoni. Myślę, że ty czyjś nie ma. Myślę, że kurczę. A i tak chciałem się pościgać. Bym sobie nagrał filmik od razu, że ścigam się z Kumańczykiem. Co on tam sprawdza? To się przyda. To co? Posiedzimy chwilę, popatrzymy co on tutaj robi, niby się pokręcimy i nagle uciekamy. Jak dogoni, to dostajesz kasę. No, nie wiem, czy to jest dobre pomysł. No, to jest jedyne wyjście z sytuacji. To ale patrz, on założył ten spoiler i normalnie sobie jakoś nagrywa te teledysk. Tylko postawmy na razie, ale gorzej jakby nie miał jechać, nie? No teraz to nie uciekniemy, bo on ma odpalony silnik i wiesz. Prędzej bym uciekał, jak wejdzie gdzieś, albo na chwilę odejdzie, wyłączy samochód i będzie daleko. Myślałam, że przestał, ale on cały czas jest zajęty. Dobrze, że mu teledysk nie zniszczył, Mariusz. Ale kurde, jak o serny frajer się zachował, no po prostu sobie uciekł, zamiast wziąć odpowiedzialność. Nie rozumiem, jak on mógł to zrobić, to przecież trzeba było naprawdę dużo siły w to włożyć. Ja się nie dziwię, jak on to celowo zrobił. Bo on rzeczywiście kiedyś mówił, że nie lubi Kumańczyka. No, coś, też coś takiego słyszałam w sumie. No, ale czemu ja mam za to obrywać? Ty dobra, on jest zajęty, słyszysz? Dawaj, szybko, żyta. On to zdjęcie robi, z jakąś... Tak, ogląda, dawaj. Dawaj, cofaj. Ty on nie zobaczył? Ale łeb. On serio nie widzi? No dawaj, jedź! Zobaczył! Widzi, pa! dawaj, jedziesz! O! No i co? Jak dogoni, dajemy mu pieniążki, przysięgam tutaj, oddam mu 5 tysięcy, nie 10, 5 tysięcy. No dawaj, jedź, nawalaj! Dawaj, ciśnij, no bo on jedzie za nami, widzisz, no, długi mi nawala. Jedź, kurde! Zobacz, co on odwala, on jest teraz... No, przecież masz lepszy samochód, no jedź. No jedź, kurde, jak ty jedziesz z 50 na godzinę. On jest za nami, tam. Nie, to są nie za nami. Cześć. Kurde, weź coś, zrób mnie.
śledź gdziekolwiek. No, dosłownie jest za nami. Gdzie w ślepą? Nie! Człowieku! To ślepa była? Tak, nawracaj tutaj od razu gdzieś. Nie mam gdzie, przez ten krawężnik nie przyjadę. No nawracaj, wjeżdżaj gdzieś i nawracaj. Bo tak, żeby cię nie zablokował. Myś mnie ścigać, a ty nie potrafisz ścigać. Tam mogłeś wyjechać, byś po prostu pojechał na Warszawę. Dawaj, zawracaj, zawracaj. No i dupa. Nie, czekaj, ja to naprawię. Co nawracisz? No i zostawił. No i zostawił. Zajebiście. Otwieraj! O mało! No nie! Kur... No i chciałeś do bankomatu wysiadać. Wysiadaj z tego samochodu. Dawaj, kluczyki, gaś! Gaś ten samochód. Do bankomatu. Wysiadaj mi stąd. Wysiadaj. Trzymaj. Ale do bankomatu jechaj. Co robicie? Czemu uciekaliście? Zaraz zabiorę ci ten samochód. Ten sobie zostawię tu. Zaraz mi dasz kluczyki. I zaraz sobie tym będę. Ale jak ścigać? Jadę za tobą już 5 kilometrów. Nie chciałem uciekać. Jak nie chciałeś uciec? Jak ja prawie na zakręcie nie wyrobiłem za tobą. Co ty robisz, tutaj Marek? Byśmy się pościgali, tylko to on jest normalny. Ale jak się pościgali? Przecież ja za tobą gonię. Uciekliście mi ze stacji. Poszedłem zapłacić za parking w hotelu. Nie zapłaciłem. No to wy nie zapłaciliście. Co ty robisz? Czemu ty mi uciekasz? Gdzie jest hejter? Gdzie on uciekł? Daj pieniądze. Dawaj mi siano. Mogę ci dać ile mam, ale... Ile masz? Ile tu jest? Nie no Marek, z czym do ludzi? To jest 1000 zł. Ile tu jest pieniędzy? 4. Nie denerwuj mnie Marek. Zabieraj to. Weź to sobie, zabieraj to sobie. Wsiadaj do tego auta i ja się znajdę. I przelew widzę jutro. Ale to widzę przelew. Jutro widzę przelew i tego hejtera powiedz, jak złapię, to mu nogi z dupy powyję. To nie jest moja wina, no. Co ja poradzę? Tego hejtera masz same problemy. No co ja poradzę? No nie każdy jest. Oby mu się to auto rozwaliło. Już mu się rozwaliło. W sumie to... Wariat kompletny. Kolejno straci. W sumie to nawet nie było podjazdu do niego. Ty próbowałeś się zniszczyć. Marek, szum do ludzi. Spójrz. Człowieku, gdybyś nie wjechał w ulicę, która nie ma końca. Nie ma końca. Widzisz tutaj gdzieś przejazd? Widzisz? No ścieżka rowerowa. Ścieżka rowerowa, nie droga. Ścieżką rowerową? Tu na rowerze. Zobacz, patrz. Sam mówiłeś, że Audi może jeździć na Warszawę. Wszędzie. Dobra, nie będziemy oszukiwać chyba jego. Ma, zapomniał chyba czegoś. Wracam. Ciekawe co. Karolina myśli, że ten jego spoiler może być warty, co? No ja ci mówię, że ja ci oddam pieniądze. Nawet teraz mogę do bankomatu podjechać. Się no przecież wiesz, że to jest twój samochód, tak? To jest twój samochód? Co ona tam robi? Co ona tam robi? Dawaj, wyłaź. Wyłaź mnie stąd. Jezu, ale o co chodzi? Jak dostanę, pieniądze za spoiler. Ej. Nie no, przecież nie będziesz mi mojego samochodu zabierał. Nie. Ale jak gratuj samochód! Nie będziesz mi samochodu, przecież to jest mój. Ale to nie jest warte spoilera, no. No naprawdę, oddałbym. Ale to do samochodu całego. Ej, może otwarte kamery. Dawaj. Ale no to... patrz, akumulator wypadnie. Stoi włączone światło. No to hejter nas ładnie załatwi. Ja, a jak my w ogóle wrócimy teraz do domu? Taksówka. Co dzwoni po taksówkę, bo jest mega zimno. Ja pierdziele, głupie 10 tysięcy. No, mówiłem ci, wyjdź na tą drogę. Dobra, teraz to już na pewno nigdy dokument czeka się nie odezwę, bo będzie miał do mnie pewnie żal do końca życia, że przyprowadziłem jakiegoś hejtera. Dobra, nie nagrywaj. Dziękuję za obejrzenie filmu. Mam nadzieję, że film wam się podobał, a w sumie pewnie wam się podobał minie. Także widzimy się jutro o 14:30.